Ostatnie miesiące były bardzo trudne. Skutki pandemii uderzyły we wszystkich, także tych potrzebujących. Wiele z problemów pogłębiło się, między innymi pogorszyła się sytuacja materialna, wzrosło poczucie dotkliwego osamotnienia, bezrobocie czy też wykluczenie cyfrowe. W większości wypadków są oni sami. Jak co roku organizowana jest szlachetna paczka, jednak bez wolontariuszy, których brakuje. Tysiące potrzebujących rodzin i dzieci nie otrzyma pomocy. Cały czas poszukujemy wolontariuszy do jednego i do drugiego programu, których cały czas nam bardzo mocno brakuje. W całej Polsce jest to około 8 tysięcy osób, a w samym województwie śląskim około 250. Więc to zapotrzebowanie jest bardzo duże, a zależy nam, żeby to wydarzenie, żeby te programy w tym roku odbyły się tak jak zwykle, więc te osoby są nam potrzebne. W całej Polsce odbywają się wydarzenia promujące wolontariat. Hasłem dzisiejszego wydarzenia jest przygotowane przez Michała Rosinka zdanie, w tym sęk, by pokonać lęk. To hasło nawiązuje do tego, żeby się nie bać, bo ten wolontariat czasami dla niektórych osób może się wydawać trudny. Może się wydawać bardzo absorbujący, czy mogą być jakieś przeszkody, żeby w nim uczestniczyć. Chcieliśmy pokazać, że wolontariatu w Szlachetnej Parce i w Akademii Przyszłości nie warto się bać, bo jest to wolontariat pełny wyzwań, ale też pełny pięknych chwil i dający dużo radości. Osoby, które potrzebują wsparcia, często mierzą się z trudnościami po cichu. To właśnie wolontariusze szukają tych osób, do których nikt jeszcze nie dotarł z pomocą. Poza wsparciem i rozmową osoby otrzymują podarunek w ramach Szlachetnej Paczki. Wolontariat w Szlachetnej Paczce polega na odwiedzaniu rodzin, które potem otrzymają szlachetną paczkę dedykowaną, przygotowaną przez darczyńcę, który zdecyduje o tym, żeby taką paczkę jej wręczyć. I potem oczywiście jest też dalsza praca z rodziną, bo nam w Szlachetnej Paczce zależy na tym, żeby wyciągać ludzi z biedy na stałe. To znaczy, to nie jest taka jednorazowa, przedświąteczna pomoc, tylko żeby rzeczywiście te osoby dostały takiego, można powiedzieć, kopa do działania dalszego, żeby mogły faktycznie na stałe zmienić swoje życie. Wolontariuszem może zostać każdy. Jak powiedział pan Paweł, jedna osoba potrafi odmienić życie rodziny i swoje. To jest przede wszystkim ogromną zmianą w życiu, ale nie tylko dla tych rodzin, z którymi pracujemy, ale też dla nas osobiście. To uczestnictwo w Paczce dla mnie było osobistą zmianą, możliwością rozwoju, poznania siebie od nieznanych dotąd stron. Więc myślę, to jest takie rozwijające pod każdym względem. Myślę, że nie tylko właśnie dla rodzin, ale przede wszystkim dla nas jako wolontariuszy. Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości. Im więcej wolontariuszy, tym większa liczba rodzin i dzieci, którym można pomóc. Liczy się każde zgłoszenie.